Moi drodzy, wracam do Zabrza, do opuszczonego szpitala. Praktycznie po 7 latach, nie po 7, po 5 latach. Chcę zobaczyć, jak się zmienił. Widać ślady dewastacji. Zobaczymy, jak wygląda w środku, czy warto było tu przyjechać. Budynek został opuszczony w 2005 roku, z tego co dobrze pamiętam. O kurde. Ojej. Mamy wejście tutaj, patrz. Ej, tym okienkiem wychodziłem pierwszy raz. Dobra. Wchodzimy do środka. Masakra, ale to się zmieniło. Nadwózek. Tu było czysto. A tutaj co? Antena. Ostatnim razem jak tutaj byłem, panował tutaj porządek, ze względu na to, że była tutaj ochrona. Ochrony nie ma już chyba od półtora roku, czy nawet dwóch, już nie pamiętam dokładnie. Pusto? Zależy, żeby się dostać na dach, nie? Tylko ostatnio było zamknięte. Zobaczymy, co teraz będzie. Tutaj są schody, jak coś do góry. To winda. O, tu jest konkret. Trzymaj na chwilę. Cześć, cześć. Zegar leży, widzę. Ale tu dawno nie byłem, ja to byłem, pamiętam jak jeszcze tu ochrona była, co to weszliśmy ledwo do środka, już musieliśmy uciekać, ale ochroniarz godził po całym tym budynku. No, wtedy tak było. A to było fajne. Tutaj mamy główne wejście. Szpital promujący zdrowie. Obiekt monitorowany całodobowo. To było kiedyś. Co tu jest? Teraz nie ma ochrony, więc można spokojnie sobie tutaj pochodzić. Gdzie? Tutaj była budka ochroniarza. Według tego, co mówi Alan. Dzisiaj ze mną jest Alan i Nathan. Razem zwiedzimy ten obiekt. Jesteśmy przy głównym wejściu. Powoli będziemy się przesuwać do góry. Co? No, lepiej uważać, bo nie wiadomo, czy jest prąd, czy nie. Najprawdopodobniej nie, ale zobaczcie, tu ktoś się dobrał do kabli i powoli są obcinane. Tak? Szpital się zmienił realnie. I
Kiedy byłem tu ostatnim razem, było czyściutko. Nie było potłuczonych szyb. Przynajmniej nie w takiej ilości. Tutaj jest pusto. Co jest? Jest wejście na sam środek tych czterech bloków i one są całe pokryte. Tutaj? A co to jest w ogóle? Właśnie nie wiem. Wygląda jak lodówka jakaś. Zobaczcie, jesteśmy po środku szpitala. Jest taka wnęka, która łączy wszystkie budynki. A tam jest przejście dalej. Tylko co tam jest? Gdzie idziemy? Nie wiem, można gdzieś jeszcze poświecać tu i później możemy się dołączyć. Bo tam już jest pusto dalej. A, to przechodzimy tędy. Możemy przechodzić tędy. Coś słychać. Coś było słychać. Twój kółka się stawiający, co to było? Czekajcie. Było coś słychać, jakieś, jakby ktoś blachy jakieś targał. To jest wyjście. Tu chyba będzie malutki ten obiekt. Szpital próbowano wielokrotnie sprzedać, jednak nie znalazł się żaden odpowiedni klient. Przez to szpital został skazany na demolkę. Windy nie ma. No, ja wiem, no. No wtedy była ochrona. To szpital jeszcze wyglądał jako tako. A już to rozwalili. Toalety chyba. Prysznice. No, tu możemy iść już do góry. Idziemy do góry? Czy jeszcze tu chcesz iść? Tu jest winda. No widziałem. No nie ma właśnie windy. No właśnie, myślałem, że to jest winda. Była, no. Też sprawdzałem. Kawałek rurki metalowej. Wygląda jak strzelnica. Ja tam wchodziłem. Pierwszy raz. No. Tylko, że tam już do niczego dalej nie szło dojść. Tylko tamten obiekt trzeba zwiedzić wtedy. Tam jest takie pompy jakieś czy coś takiego. Kotłownia tak jakby, o. Tak, tędy wchodziłem pierwszy raz. A wychodziłem dziurą przy samym wejściu. Dobra. Zawsze wracaliśmy, wiemy o tym, jak wchodziliśmy. Dawajcie, na górę idziemy. To jest taka strzelnica. No właśnie widziałem, patrzę, mówię, no ma jak strzelnica. No. Tutaj też patrz, gdzie to było, tutaj. Tego no. Powieszono. Strzelali z tego, widzę. Idziemy wyżej teraz.
zostało jeszcze troszkę kabli. O, możemy iść. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Jakieś pewnie rzeczy trzymali. Może jakieś chemię. Tutaj. Dyżurka pielęgniarska. Pokaż do kroplówki? Tak. Pokaż wejście. Jest, no. No i tutaj to było węflon, tak przyklejane. Węflon się dawało do tego, pod skórę, na stałe, tak. A później się tylko wężykiem podpinał. No. Co on tu robił? Nie wiem. Pewno, gdzie to tutaj jest. Nie widać żadnego sprzętu, nie? A co tutaj? Tutaj dowożono chyba jedzenie. Myśmy tutaj przyszli stąd. To możemy iść od razu. Wyżej piętro. Znów coś. To chyba nie byliśmy. Mhm. Łazienki i przejście do następnego jakby działu. Tędy byli, tędy szliśmy. Tędy przyszliśmy. Tak. Nie, bo... Aha, tak, no, no, no. No to tak czy siak, to i tak schody są w te same tam chyba. Kolejne piętro. Dokumenty. No są dokumenty, proszę, no nie, dokumenty tutaj, lepiej. Tak, muszę uzupełnić tutaj, tutaj. Nie widzę nic. Wniosek o skierowanie na leczenie. No jest tego trochę. Oni się nawet to przyklejały. Zobaczyć, czy nie ma przypału. Na razie jest czysto. Bardzo dobrze. Chyba jest się coś zachowało, patrz. No, lekarskie pismo. Jest. Chyba nic nie zmieni. No, typowy lekarz. No, wypełniał. Hieroglifami. Dlatego jest. O, przebieg krowy. To jest 1000.
Który? 966? 1966. No to zobacz, jakie stare dokumenty. Tutaj kolejne przejścia. Każde pomieszczenie czemuś służyło. Wejście w ochronnych obuwiach. Macie ochronne obuwia? Mamy. To dobrze. To też kolejna recepcja. A puste, kurde, szkoda, że takie puste wszystkie pomieszczenia. Kolejna recepcja. Nawet kaloryferów już nie ma. Żarówki są jeszcze. Wiecie, co mnie dziwi? Że nie wyrwali tutaj jeszcze okien, a okna są aluminiowe. Chociaż mi się wydaje, że przyjdzie czas i na te okna. No. Widok z góry. Kiedyś na wprost było jeszcze krematorium, teraz już jest wyburzone. Nie zdążyłem niestety tam zajrzeć. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Gdzie? A zobaczymy, co tutaj jest, no. Kolejna winda. Ej, a to jest ta, której brakuje. Tutaj by był skok w jedną stronę. Kable na dole przecięte. Też chyba sobie ktoś przygotował. Nie ma tu wiele pięter. Ale ta spadła chyba, bo wiesz co, ona musiała tu wisieć wcześniej. Ortopedia urazowa. By się akurat przydała, jakbyśmy spadli, to no. By nas od razu poskładali. Kolejne korytarze. Tutaj, dobra, to tam nic nie ma, no są puste pomieszczenia. Idziemy tutaj, może coś ciekawego się znajdzie. Ty, a nie wchodziliśmy? Nie, czekaj. Bo to mi się kojarzy, ale nie, to może jest... To jest co na tego wyrwania? No. Na bezpieczniki. A tutaj są schody? Nie ma. Co to mamy? Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry. Jakaś lampa. Może tutaj robiono rentgeny? Bo teraz jesteśmy w takim... Mamy stąd widok na cały teren. No. Tak wygląda właśnie resztę terenu. A w tych garażach byliście tam kiedyś? W garażach? No, bo tam są z tyłu jakieś te, nie? Nie byłem, tam jest jeszcze... Ja też tam nie byłem. Podziemie z wejściem. Tam? No. O, no to musimy tam iść. Tam jest jeden budynek, ale tam wiem, że nic nie ma. A tam widzisz, jakie barierki co są. No widzę, widzę. Tam jest zejście na dół chyba podziemie. To dobra, no to zobaczymy tam później. No, ale zależy, żeby... Zobaczyć. Zwłoki. No niestety nie wyleciał tutaj, ale jakoś musiał wlecieć kiedyś. I osta. Dobra, ciśniemy na schody. Schody były gdzie? Tutaj, nie? Zaraz. Bo tutaj jest znowu ten sam korytarz, tylko ten po drugiej stronie, co był podobny. Z dachu będzie fajny widok, o ile wejdziemy. No, no. I lecimy dalej. Gdzie idziemy? O, to jest ostatnie piętro windy. Tak, tu już jest koniec.
jesteśmy coraz wyżej. Dobrze. Tam jest ten, który jest jakiś sprzęt. No to idziemy zobaczyć zaraz. O, jest! Jeszcze coś zostało. To jest chyba jakaś sala operacyjna. Zobacz, jaka gigantyczna lampa. No, też już ktoś potłukł szpiłka, ale żarówki są całe. No to przesuwasz, ustawiasz się do góry, na dół. Tutaj też coś było, ale już nie ma. O, jest druga sala, no. Porozbijane zlewy. Kolejna sala. Szkoda, że wszystko rozwalone. Cicho! Że Mati jest na dole. Mati. Na rowerze przejeżdżał. Niepotrzebnie mu pomachałem. Black room. Nie jest spalony, cała na czarno po prostu ktoś pomalował. Zobaczcie, ile tych kontaktów jest. Gdzie? A, tam byłem już. Nie. Uwaga. Wszędzie szyby powbijane, trzeba uważać. Bardzo dużo szkła jest. Nie pokazujcie mi się, bo on nie chciał tu wejść. To dobrze. Dobra, ja idę wyżej. Idziecie też? To już chyba ostatnie piętro. A nie, to już... Czekaj. Tu już widać... Widać część dachu, co? No, ja wiem, to na spokojnie. Chciałem, zależało mi, żeby na dach wejść. Jest dach.
O, patrz, to wszystko wciągało windę. Taki ogromny silnik. To też nas przed chwilą utrzymało. No. Nie, no bo tu już nie ma tych pasów, widzisz? To były takie pasy na tym, które wciągały windę. Ta kopuła, a tutaj wszędzie miedź. Tylko nie za bardzo mieli jak ją wyjąć. Zobacz, wszystko miedziane. Już ktoś tu widzę szabrował. To jest kwestia czasu, i tak to zniknie stąd i tak. Tylko trzeba znaleźć miejsce, które nas doprowadzi na dach. Olej, no. Nie do tych maszyn. Ty, chyba tu jest wyjście. Uważajcie na tą dziurę. Nie, to jest właśnie zejście na dół. Nie, tu nie ma. O kurde, ja myślałem, że to będzie na dach. Ja też już. To jak wejść na dach? Zobaczymy, może dalej gdzieś. No bo tutaj są kraty wszędzie. No, bo widzisz, ten dach jest duży. No. Czekaj, bo można popatrzeć, czy nie ma tutaj wejścia. Patrz, tutaj są jakieś barierki. Tam jest z przodu coś jeszcze. Czyli nie widzę tutaj nigdzie wejścia. No właśnie. Jest tam. No widzę, że tam jest jakiś blok, ale to zamknięte drzwi chyba. Dobra, chodźcie, zobaczymy, czy ten. Musi naokoło iść w budynku. Chyba, że znajdziemy jeszcze gdzieś jakieś wejście. No właśnie. A tu jest przejście? Tu nie ma przejścia. Nie ma. Jest, dobra. Możemy iść tam zobaczyć, z tamtej strony. W windy. Mam to jest małe. Tak, na jedzenie, do przewożenia jedzenia. Toaletu. Patrzcie. No. Tutaj wchodziliśmy, czy nie? Ja wchodziłem. Tyskie. Nie byliśmy tutaj. Nie byliśmy. Zobacz, 2002 rok kalendarz. A z tego co wiem, to całkowicie został zamknięty w 2005. 2003. Okulistyka. Tutaj była chirurgia ogólna, a z tej strony okulistyka. Uważajcie, żeby nas nie było widać z tamtej strony, z tych. Tam są restauracja jakaś jest, nie? No. Jak pukanie, ty. No, jakby tutaj. W te drzwi jakby. Jakby ktoś pukał normalnie. Ale w te drzwi. No. Bo one tak tam. Nie, no ale one były zamknięte, nieruchome. No, one się nie ruszały, na chwilę nie zdrukałem, nie było takie coś. No to nie były, nie wiem. Bez pozwolenia nie wchodzić. Nie umiesz czytać? No. Nie włazimy tam.
Jak tu nie będzie wejścia... Ej, a tu? O nie, to nie, tu nie będzie dach. To jeszcze nie ten poziom. O, na tam. Zamknięta kutka. Dwie nawet. Kurde. Trzeba znaleźć inny sposób. Prąd. Dobra, no to nic, idziemy zobaczyć dalej jeszcze. Może no, będzie jakieś, jakaś drabinka. Co? Piłka to leży. No, ktoś próbował już chyba przejść. No. I ten, kable wycinali z góry. Tutaj, nie? No, kolejny na dół. No to trzeba poszukać jakieś pomieszczenie, wejść. Tutaj pustki. Teraz w budynku mi się przydało. No. A nieraz ten. Nieraz były poprzyklejane, nie? Piętra rozrysowane. O kurde, pokaż. No, wilgoć się dostała tutaj do budynku i sobie rośnie mech. Fajnie by to wyglądało, jakby cała ściana była. No. Tu patrz, już się zaczyna. Mm-hmm. Już wchodzi, ale nie wiem, czy zdążymy tutaj przyjść. No. Mi się wydaje, że to wyburzą wcześniej czy później. Nawet już słyszałem, że mają to wyburzać. Ale czy to prawda? Tutaj doszliśmy. Tutaj byliśmy. Dobra. I przejdziemy na kolejną stronę budynku. Na kolejną, inną stronę budynku. Jak widać, można się tutaj zgubić. Zobacz, tu jest. No, tutaj jest ten główny. Tylko, żeby nie tam, gdzie są te, bo to jest też. A to wygląda na takie, które działa. Dlatego tam jest zamknięte. Musimy iść na drugą część całkowicie. Czekaj, bo my jesteśmy. Musimy zobaczyć, zorientować się dokładnie, gdzie jesteśmy i gdzie musimy iść. Zamknięte kubkami, bo on nie chce, żeby. Bo tam zaraz dostatnie jakaś, nie, czy coś takiego. Widać różne anteny tam powbijane. Kurde, jak tam wejść? Czekaj, muszę wyjrzeć przez okno. Tutaj muszę wyjrzeć przez okno. Czy my jesteśmy już nad całym dachem, czy nie? Iść na tamten mniejszy budynek, wyjść stąd i na ten budynek obok, tam gdzie jest ta kotłownia czy coś. Bo tutaj... I tam to można spróbować. Albo przynajmniej na tym dachu mniejszym tam posiedzieć chwilę. Zobaczymy, co tam się znajduje. No, gdzie? Widziałem to.
właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, jaki budynek jest ogromny. Bo tutaj jest chyba sala jakaś weselna. Bo tutaj kiedyś jak byłem, to właśnie było wesele. O to mi chodzi, żeby tutaj wejść, widzisz? Patrz, bo tam jest jakieś okno otwarte. No to może... Ale nie doszliśmy do tego okna. Nie dało się. Chciałbym sprawdzić, czy te drzwi otwarte. No tutaj jest szyba, nie? Tylko że tam nie da się przejść tutaj, przy tym budynku. Bo to jest osobny budynek. No, dotąd dojdziemy do tej ściany i koniec. Widzisz, bo on jest przedzielony nawet. Jest tam szczelina, dylatacja. Zupka sobie, kubeczka sobie to jest. O to mi chodziło. Teraz jesteśmy po drugiej stronie tej kraty. To chodź, zobaczymy, może tam będzie lepiej. No, ja wiem, że z tamtej strony się lepiej chodzi. Tym budynkiem, co tu jest, ten taki... Nie wiem, co to jest. No to jest chyba właśnie ta kotłownia. Zarośnięte wszystko, no. Ja pamiętam, jak to było tak, że są drzwi. Ja wiem, no. O, są drzwi otwarte. Dobra. Idziemy zobaczyć. No. Nie, bo to są inne stópki, tam były takie, wiesz... To druga część kotłowni. Powrót, apteka. Tutaj na prąd. Też mamy. No i tu jesteśmy przy tej kracie. Dobra, idziemy do piwnicy. Co? Przejście jakiego? Tam nie. Tutaj musimy teraz zobaczyć. Do góry czy w piwnicy? Piwnica wygląda jak była. Nie uważa. To nie jest piwnica. Nie przejdziemy. Idziemy do góry od razu. I tu może właśnie spróbujemy na dach. Już się uda. No. Robotnik. O, zobacz tutaj. No. O kurde, zobacz jaka przestrzeń. Taki łańcuch. Słuchaj, jakieś ludzie. Tam byliśmy przy tych radiostacjach, nie? Na góry co było. Garaż? Mały garaż. No. Chodzimy tam zobaczyć, gdzie ty mówiłeś, że może tam się da wejść do środka. Gdzieś na dół, tak? Jeszcze mamy. A tutaj tu to było zamknięte wszystko, nie? I tam normalnie prąd był, nie? Bo było słychać, jak pracuje. Otwierali, to pewnie ten. Pewnie kable pokradli. Tej gaśnicy tam nie było. Czyli coś się przypaliło, może. No. Była po prostu w środku. Ale to tam już nic nie będzie. Jak to jest otwarte, to... Zobacz. To wszystko było obłożone miedzią. Nie ma nic. Gaśnica pusta. No, ok.
tym. Fajnie się bawili. Było tak gorąco, że gaśnice były potrzebne. Zobaczcie, jaki silnik. O kurde. Co? Jaki silnik. Miedziane wszystko, już powyrywane kable, zobaczcie. Patrz, i tu zobacz, jakie grube. O Jezu. Masakra. Tu widzę, że działają mi to ostro. No przecież, to co ci mówiłem, no. Było, że oni ukradli kable. To jest wielki. No. Na prąd chyba. Na pewno. To jest powietrze. Nie, to na 100% na prąd. Chociaż baniak jest jakiś duży, nie? Czy to na olej, czy na... Nie wiem, nie. Ciężko powiedzieć. No. Jeszcze olej. Pewnie zużyty. Ty, otwarte. No. O kurde, też już wszystko wyrwali. To co najcenniejsze zabrane. Tam jest wejście do góry. Nie wiem, czy to... No i co? Też były jakieś silniki albo transformatory. Co? Co? Jest tam coś ciekawego? Trzymaj. O kurde. Patrz, to jest tam, są tam jakieś drzwi jeszcze gdzieś? Tam jest dalej przejście. A, nie ma chyba sensu, wiesz co? Bo tutaj się upierdzielimy z tego. To co to jest? Uuu! To jest Apple Urbex. No to będzie tylko przedzielona ściana, wiesz, tam nie będzie nic dalej. Mnie ciekawi strasznie to. To co to jest? Nie wiem, co to za pomieszczenie dziwne, ale wygląda jakby było takie... Czymś zapełnione kiedyś. Jest taki ślad na ścianie. Może tu woda była. Może gdzieś całe zardzewiałe jest, nie? No. Może to był jakiś odpływ wody? Nie wiem, to patrz, tu jakaś taka pompa, to mi się wydaje, że to dźwigało się do góry na dół. To chyba nie, to nie wchodzimy. Bo tu jest drabinka na zejście. Ale całe purdzewiałe na dole. Mówię, dlatego. Patrz tu. Ciężko będzie wejść z powrotem. Tam coś, że jakaś butelka po wodzie. Dobra, to zawijamy się. Zejdzie. Dobra. Idziemy dalej. Przodem gorzej się schodzi, obudź się. No. Dobra. Tu coś jeszcze jest. Ostatnia część tych obiektów tutaj. Sprawdzimy, co tutaj jest.
i będziemy powoli kończyć eksplorację. No, chciałem tam iść, ale słyszałem, że wchodzicie. O, mamy wyposażenie. Niewiele tego tutaj, ale jednak coś zostało. No. Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry. W tym miejscu żegnam się z wami i widzimy się na kolejnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.